Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 9 rozdział i czytajmy od 16 wiersza do końca rozdziału. Jeśli głoszę Ewangelię, nie jest to moją chlubą, taka bowiem obarcza mnie konieczność, a biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii. Jeśli bowiem z własnej woli to czynię, mam zapłatę, a jeśli niechętnie, to sprawuję powierzone mi szafarstwo. Jaka więc jest moja zapłata? Taka, abym głosząc Ewangelię, przedstawiał Ewangelię Chrystusa bez zapłaty, tak aby nie korzystać z mojego prawa, jakie mam w Ewangelii. Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym tym liczniejsze grono pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, abym pozyskał tych, którzy są pod prawem. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Chociaż nie jestem bez prawa Bożego, lecz pod prawem Chrystusa. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym przynajmniej niektórych uratował. A to czynię dla Ewangelii, abym stał się jej uczestnikiem. Czy nie wiecie, że biegnący na stadionie wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. A każdy, który walczy, od wszystkiego się powstrzymuje. Oni wprawdzie, aby otrzymać znikomy wieniec, my natomiast niezniszczalny. Ja więc tak biegnę, nie na oślep. Udężam pięściami, nie tak, jakbym zadawał ciosy w powietrze, ale biję do sińców moje ciało i biorę je w niewolę, traktuję jak niewolnika, bym innym głosząc sam nie został zdyskwalifikowany. W tych 3 rozdziałach, które rozważamy, 8, 9 i 10, apostoł Paweł mówi o chrześcijańskiej wolności. W czym leży istota naszej chrześcijańskiej wolności? Dla wielu ludzi dzisiaj koncepcja chrześcijańskiej wolności oznacza robienie tego, co uważamy, że jest dla nas dobre. Robienie tego, co nam się podoba. Jak jestem wolny, to znaczy, że mogę robić, co tylko chcę. I wielu ludzi taką świecką koncepcję wolności przenosi na chrześcijańskie życie. I myślą, że jak jesteś wolny, no to jak masz na coś chęć, czasami bardziej duchowo to się nazywa, jak cię duch prowadzi do czegoś, pobudza cię, zachęca cię, no to wtedy to robisz. I bardzo często jest to po prostu anarchia, jest to samowola. Jest to coś, co jest opisane w Księdze Sędziów. Każdy robił to, co było dobre w jego własnych oczach. I wielu ludzi tak właśnie postrzega chrześcijańską wolność. Paweł jednak pokazuje nam w tych 3 rozdziałach, że nasza wolność jest wielce ograniczona. Jesteśmy wolni w sensie wyzwolenia od grzechu. Jesteśmy wolni, aby służyć naszemu Panu. Nawet w naszej służbie
winniśmy baczyć w tej wolności, aby po pierwsze nie być zgorszeniem dla braci czy sióstr, którzy w pewnych kwestiach myślą inaczej. Pewne rzeczy rozumieją inaczej. I to apostoł Paweł szczegółowo omawiał w 8 rozdziale, odnosząc się do tego problemu jedzenia lub niejedzenia, jedzenia, które było ofiarowane bożkom, pogańskim bałwanom. Na początku 9 rozdziału, jak ostatnio widzieliśmy, mówi o tym, iż nasza wolność jest ograniczona również w kwestiach zdobywania niewierzących dla Chrystusa. Nie możemy w tym świecie żyć tak, jak nam się podoba i robić tego, co nam się podoba. Więcej, nawet winniśmy być gotowi zrezygnować z pewnych praw, które nam przysługują, rzeczy, które nam się należą, aby nie być w jakikolwiek sposób zgorszeniem dla tych ludzi, których chcemy pozyskać dla Jezusa Chrystusa. I tutaj apostoł Paweł samego siebie stawia za przykład, jako tego, który miał prawo do tego, aby głosząc Ewangelię, aby jeżdżąc z miejsca na miejsce, być utrzymywanym przez ludzi, którym głosił Chrystusa, aby ci ludzie przyjęli go do domu, aby go nakarmili, aby posłali go w dalszą podróż, gdy jechał do kolejnych miejsc, aby głosić tam Chrystusa. Ale Paweł mówi, że zrezygnował z tego, aby przypadkiem ktoś nie pomyślał, że on dla brudnego zysku to robi. Aby ktoś nie pomyślał, że on głosi Ewangelię dlatego, że chce z tego ciągnąć jakieś osobiste korzyści. I Paweł uczynił to ze względu na to, że w tamtym czasie, jak i dzisiaj, wielu ludziom taka właśnie motywacja towarzyszyła. Wielu ludzi w religii i w religijności i w tych różnych religijnych obrzędach upatrywali dobrego interesu, z którego można ciągnąć zyski. I apostoł Paweł, świadomy tego, zrezygnował z tego prawa, które Ewangelia daje, aby z niej żyć, aby z niej być utrzymywanym. Takie było Boże postanowienie, które wyraźnie Bóg określił w Starym Przymierzu, kapłani, lewici, ci wszyscy, którzy usługiwali przy świątyni Bożej, z tego żyli. Byli utrzymywani z ofiar tych, którzy przychodzili do świątyni, aby w niej wielbić Boga. I Pan Jezus również, kiedy posyłał swoich uczniów, widzimy, że posyłał ich, aby idąc szukali ludzi, którzy ich przyjmą do swoich domów i w tych domach pozostawali i jedli to, co im dadzą i korzystali z tego, co mają do zaoferowania. Oczywiście z czasem, kiedy chrześcijaństwo posunęło się do przodu i rozwinęło, wielu ludzi zaczęło upatrywać tak dobrego interesu w głoszeniu Ewangelii i chrześcijańskim życiu, że wielu tak zwanych duchownych, czyli tych wszystkich ludzi, którzy posługiwali w Kościele, domagało się takiego utrzymania jak władcy tej ziemi, jak królowie tej ziemi. Oczekiwali, że zostaną im nie tylko zapewnione te doczesne, najbardziej podstawowe potrzeby, że będą mieli gdzie mieszkać, co jeść i tak dalej, ale że będą mieli zaspokojeni wszelkie potrzeby i wygody. I mamy sytuację, jaką mamy dzisiaj, która nie różni się wiele od sytuacji na przestrzeni wieków, że wielu ludzi, którzy mienią się sługami Bożymi, żyją w luksusach, żyją w takich dostatkach, na które przeciętnego członka ich zboru nie stać. Żyją nad stan, są milionerami. I to nie mówię tylko o Ameryce, gdzie ludzie są rzeczywiście bogaci i stać ich na to, żeby ich pastorowie latali własnymi samolotami i mieszkali w wielkich willach, na wielkich posiadłościach, ale mówię o krajach biednych, o Afryce, o Azji, gdzie ludzie przymierają z głodu, a ci, którzy mienią się ich pasterzami, łupią ich i żyją ponad stan. Misjonarze, którzy wyjeżdżają do tych krajów, nie służą żyjąc w warunkach, w jakich żyją lokalni ludzie, ale żyją mieszkając w hotelach albo budując sobie piękne domy na wzór zachodni, podczas gdy ludzie, którym głoszą Ewangelię, żyją w skrajnej nędzy. A więc niestety
tego typu myślenie nie zmieniło się. I oczywiście mówiąc to, nie chcę powiedzieć, że wszyscy tak robią i że wszyscy tak myślą. Absolutnie nie. Jest wielu, tak jak apostoł Paweł, którzy są gotowi zrezygnować ze wszystkiego, aby tylko głosić. Jest wielu takich, którzy jak Paweł mają głęboką świadomość, że oni muszą głosić, choćby mieli za to sami płacić, choćby mieli nie wiadomo jakie koszty ponieść. Apostoł Paweł natomiast to wszystko przedstawia, aby pokazać, że my w naszej wolności i prawach różnych nie możemy jedynie tym się kierować, ale mając przywileje, mając jakieś prawa, jeżeli trzeba, winniśmy z nich zrezygnować, aby pozyskać innych. I tutaj cały czas przewija się ta myśl tego, co jest właściwe, prawdziwe, co jest zgodne z naszą wiedzą i z naszym poznaniem i tego wszystkiego, co wynika z miłości, o czym Paweł mówi na początku 8 rozdziału. Jeżeli kochasz Boga i jeżeli kochasz ludzi, to pozwoli ci sprawować życie i służbę w sposób, który jest miły Bogu i który pomoże ci dotrzeć do ludzi. To sprawi, że nie będziesz się kurczowo trzymał swoich własnych praw czy nawet przekonań w pewnych kwestiach, co do których ktoś inny może to inaczej rozumieć, ale będziesz gotowy ustąpić, aby kogoś nie zranić, aby kogoś nie zgorszyć, aby dla kogoś nie stać się przyczyną upadku. W tej części, którą dzisiaj czytaliśmy, apostoł Paweł pokazuje nam na cenę, jaką winniśmy płacić, starania, wysiłki, jakie winniśmy podejmować, aby nasza wolność nie stała się powodem naszej dyskwalifikacji. Po pierwsze, apostoł Paweł, mówiąc o tym, że jest zwiastunem Ewangelii, traktował to jako wielki przywilej. Przywilej, by służyć temu, który jego tak umiłował, że zniżył się do pozycji sługi, który będąc panem wszystkiego, stał się sługą wszystkich. Uniżył się aż do śmierci na krzyżu. I apostoł Paweł, kiedy Jezus Chrystus stanął na jego drodze i powołał go na swojego zwiastuna, apostoła, posłańca, apostoł Paweł poczytywał to za wielki zaszczyt, za wielki honor, że on, który poprzednio był prześladowcą Kościoła, który wtrącał do więzienia tych, którzy wzywali imienia Jezusa Chrystusa, otrzymał taką łaskę i taką możliwość, by być zwiastunem tego Jezusa Chrystusa, którego wcześniej zwalczał, którego wcześniej prześladował, gdy prześladował jego Kościół. Wiedział, że został przez Boga wybrany, przeznaczony do tego, by być jego apostołem i wyposażony do realizacji tego dzieła. Mówi, obarcza mnie konieczność i biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii. Apostoł Paweł wie, że to nie jest dla niego jakaś opcja, ale że jest to konieczność. Czuje się przymuszony do zwiastowania Ewangelii. Biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii. Kiedy słyszycie to słowo biada w Słowie Bożym, gdy czytacie, gdy słyszycie, z czym wam się kojarzy? Powinno się kojarzyć z Bożym gniewem, z Bożą karą. Ono pojawia się w kontekstach nadchodzącego sądu i wylania Bożego gniewu. I Paweł używa tego właśnie słowa, mówiąc biada mi, jeśli bym nie zwiastował Ewangelii. A więc Paweł wie, że gdyby zajął się czymś innym, jakimś innym wygodnym zajęciem, to spotka się z Bożym gniewem i spotka się z Bożym sądem, gdyż Bóg powołał go i przeznaczył go, aby był zwiastunem Ewangelii.
Dzisiaj w Kościele mamy dwie skrajne opcje, myślę. Może więcej, ale chciałbym wam powiedzieć, czy przypomnieć, czy zwrócić waszą uwagę na te dwie skrajności, jakie dostrzegam. Z jednej strony mamy tę skrajność, że wszyscy są powołani do głoszenia Ewangelii. I najlepiej zakazalnicy. Najlepiej, żeby wszyscy głosili Ewangelię. I myślę, że owocem takiej skrajności jest to, że mamy Kościół pełen ludzi, którzy mówią i mówią i mówią, ale nie mają nic do powiedzenia. Jest wielu pustych gadułów, jakich apostoł Paweł w innym miejscu nazywa. Ludzi, których Bóg nie posłał, którym nie dał zdolności do zwiastowania Ewangelii w taki publiczny sposób z zakazalnicy czy z innego miejsca publicznego. Ale jest taka koncepcja, żeby wszyscy głosili, żeby wszyscy się dzielili. Nie, Słowo Boże mówi, że nie wszyscy są nauczycielami. Nie wszyscy są ewangelistami. Nie wszyscy mają dar proroctwa. Niektórzy, których Bóg wybrał. I wierzę, że w każdej społeczności Bóg powołuje kilku ludzi. Dwóch, trzech, pięciu, ile Bóg da. Powołuje jakieś grono braci, którzy mają głosić, którzy mają nauczać w kontekście zgromadzeń. Ale nie sądzę, że wszyscy muszą głosić. Jeśli Bóg cię powołuje, to tak. Jeśli Bóg daje ci ten dar, daje ci to pragnienie, to tak. Ale jeśli nie, nie musisz się czuć winny, że nie głosisz, że jesteś z tego powodu jakimś gorszym chrześcijaninem. Bóg ma dla ciebie inne zadania. Bóg dał ci inne dary, które są równie potrzebne w Kościele. Apostoł Jakub przestrzega, mówi, bracia, niech niewielu z nas będzie nauczycielami. Przestrzega ludzi przed takim pochopnym stawaniem się nauczycielami innych w publicznym wymiarze, gdyż mówi, to się wiąże z poważną odpowiedzialnością. Nie możemy czasu, który tutaj mamy raz w tygodniu, czy dwa, czy trzy razy w tygodniu, jak się zgromadzamy, marnować na pustą gadaninę. To jest szczególny czas, który chcemy wykorzystać na to, by skupić się na tym, co Bóg ma do nas do powiedzenia i chcemy, żeby to mówili ludzie, którzy są do tego przez Boga powołani. Z drugiej strony jest oczekiwanie, że kaznodzieje to będą profesjonaliści. To będą tylko ci, którzy mają pokończone szkoły i mają tytuły i mają całą tą bazę, która pozwala im być kaznodziejami, a ci wszyscy, którzy tego nie mają, nie powinni się za to brać. O nie, to jest, wierzę, druga skrajność. Widzimy, że Pan Jezus powołał prostych ludzi, zwykłych ludzi, rybaków. Nie powołał sobie tych wykształconych faryzeuszów, aby byli jego uczniami, ale powołał zwykłych, prostych ludzi. I jestem głęboko przekonany, że Bóg udziela tych darów tak, jak sam chce. Niezależnie od tych wszystkich naturalnych predyspozycji i edukacyjnych predyspozycji czy innych. Nie chcę powiedzieć, że one nie są ważne. Jeśli możesz zdobyć te wszystkie narzędzia, jak najbardziej skorzystaj z tego. Ale brak posiadania tych predyspozycji czy narzędzi wcale nie dyskwalifikuje ludzi przed tym, by być używanymi przez Boga i głosić Ewangelię. Były czasy w historii Kościoła, kiedy tylko ludzie, którzy posiadali legitymację duchownego czy specjalną licencję, mogli głosić Ewangelię. A ci, którzy ważyli się na to, bez tej licencji trafiali do więzienia. John Bunyan spędził kilkanaście lat w więzieniu, dlatego że ważył się głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, nie posiadając licencji kaznodziei. Miał piątkę dzieci, z czego jedno niewidome. I za każdym razem mówiono mu, John, możesz wyjść, tylko obiecaj, podpisz, że nie będziesz głosił Ewangelii. A on mówi, nie, nie podpiszę czegoś takiego. Bóg mnie powołał, abym głosił Ewangelię. I siedział całe długie lata w więzieniu. Byłem jakiś czas temu w muzeum Johna Bunyana. To naprawdę nie były warunki, w którym ktokolwiek z nas chciałby się znaleźć. W zimnej, małej celi, trochę siana, ławka, stół, nic więcej. Całe lata zamknięty w ciemnościach. I tam w tej celi pisał Wędrówkę Pielgrzyma. Tam w tej celi pisał inne pisma, w których mówił o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie możemy popadać w skrajność.
Musimy patrzeć na to Boże powołanie, które Bóg kładzie na naszych sercach i być wiernym temu, do czego Bóg nas powołał. A więc nie czuj się, bracie, przymuszony, by głosić, ale jeśli Bóg cię przymusza, to nie waż się nie głosić. Módl się o mądrość, odwagę, o moc Ducha Świętego, aby głosić Ewangelię, gdyż jeśli Bóg cię powołuje, abyś głosił Ewangelię w publicznym wymiarze, biada ci, jeśli tego nie będziesz czynił. Więcej, pójdę dalej. W pewnym sensie, tak, wszyscy jesteśmy powołani do tego, by głosić Ewangelię. Nie w publicznym wymiarze, nie stając za kazalnicą, ale jako świadkowie Jezusa Chrystusa. Jako ci, którzy zostali wyrwani z ciemności i przeniesieni do Królestwa Światłości, którzy otrzymaliśmy życie wieczne i staliśmy się uczestnikami Bożego Świętego Ducha. Jakże mielibyśmy taki skarb zachować dla siebie samych i nie powiedzieć o tym innym? Że jeśli uwierzą w Jezusa Chrystusa jako Bożego Syna, jako Mesjasza, Bożego Pomazańca, Zbawiciela, mogą tego samego doświadczyć, co myśmy otrzymali jako największy dar w naszym życiu. I wierzę, że w takim sensie biada nam, jeśli tego nie czynimy. Jeśli zatrzymujemy dla siebie to wielkie zbawienie, którego staliśmy się uczestnikami. I możesz powiedzieć, no tak, ale ja jestem nieśmiały. Ja nie umiem tak mówić. Ale jeśli umiesz mówić, to możesz powiedzieć chyba o tym, gdzie byłeś i z czego Bóg cię wyratował i na czym opierasz swoją ufność. Zauważcie, apostoł Paweł mówi, biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii. Chciałbym położyć akcent na to ostatnie słowo. W wielu dzisiaj kościołach, w wielu dzisiaj miejscach i też wielu chrześcijan na zewnątrz nie głosi Ewangelii, ale głoszą coś, co myślą, że jest Ewangelią. Świadkowie Jehowy, podejdźcie do nich i zapytajcie, co mam czynić, aby być zbawionym? Myślicie, że usłyszycie Ewangelię? Usłyszycie, czytaj nasze broszury, przyjdź na nasze spotkania, poznaj prawdę, która jest w tych naszych broszurach. Czy oni głoszą Ewangelię? Mają Biblię w rękach, ale czy głoszą Ewangelię? A w iluż to ewangelicznych kościołach, na iluż to ewangelizacjach głoszona jest Ewangelia? Bardzo często głoszone są korzyści płynące z Ewangelii, jeśli już. A więc nie musisz iść do piekła, ale możesz iść do nieba. Jezus chce ci pomóc w tym, Jezus chce ci pomóc w tamtym, Jezus ci to załatwi, Jezus cię z tego wyzwoli. Ale to nie jest Ewangelia, to są korzyści płynące z Ewangelii. Czym jest Ewangelia, którą winniśmy głosić? W czym leży istota Ewangelii? Otóż czytamy, że o Ewangelii świadczą wszyscy prorocy i Mojżesz i całe Pismo. Ewangelia to osoba Pana Jezusa Chrystusa, w którym Bóg się objawił, przez którego możemy przyjść do poznania naszego Ojca w niebie. Ewangelia to Jezus Chrystus. Jego mamy zwiastować. Apostoł Paweł, kiedy przyszedł do Koryntu, powiedział, nie głosiłem wam jakichś ludzkich nauk, psychologii, filozofii i innych rzeczy, których mnóstwo jest w kościołach. Ludzie głoszą taką właśnie popularną psychologię, poradnictwo, jak sobie radzić z tym, jak sobie radzić z tamtym. Gdzieś tam jakiś werset wpletą, żeby to niby było chrześcijańskie, ale to nie jest Ewangelia. Ewangelia to głoszenie Jezusa Chrystusa, Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, Jego pośrednictwa i Jego służby wstawienniczej, Jego przyjścia w chwale, Jego królestwa. Jezus Chrystus jest dobrą nowiną. W Jezusie Chrystusie
mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I Jego zwiastujemy, Jego winniśmy zwiastować. Dlatego, bracia i siostry, nasze powołanie w Bogu do głoszenia jest powołaniem do głoszenia Ewangelii. Upewnijmy się, że rozmawiając z ludźmi, dając się w różnego rodzaju dyskusje, głosimy Chrystusa, a nie skupiamy się na jakichś innych rzeczach. Oczywiście, kiedy mówimy Ewangelia, Ewangelia swym zasięgiem obejmuje całe nauczanie tego, co znajdujemy w Bożym Słowie. Kiedy mówię Jezus Chrystus, to w Jezusie Chrystusie jest wszystko to, co jest w Bożym Słowie. Kiedy mówimy o przykazaniach Bożych, to mówimy o przykazaniach Chrystusowych. To On jest Panem Szabatu. On jest Panem przykazań Bożych. Kiedy mówimy o chwale Bożej, wywyższaniu Boga, czczeniu Boga, to mówimy o tym, który jest nazywany Królem Chwały, o Jezusie Chrystusie. Jakikolwiek aspekt nauczania Słowa Bożego weźmiemy, w takiej czy w innej formie odnosi się do Pana Jezusa Chrystusa, do Jego woli, do Jego upodobania, do Jego łaski, której jesteśmy uczestnikami. A więc kiedy głosimy Ewangelię, głosimy prawdę Bożą, skupiając się na osobie Jezusa Chrystusa. Możemy mówić o różnych rzeczach, ale nie możemy mówić o tych różnych rzeczach, o których mówi Pismo, w oderwaniu od osoby Jezusa Chrystusa. Nie możemy tego sprowadzać do poziomu ludzkiej moralności. Nie możemy tego sprowadzać do poziomu ludzkiego dobrodziejstwa. Nie możemy tego sprowadzać do poziomu, na którym funkcjonuje wiele różnych organizacji w tym świecie, ale bez Chrystusa. Jest wielu ludzi, którzy zajmują się dobroczynnością, pomaganiem biednym, pomaganiem ludziom w różnych kłopotach, ale bez Jezusa Chrystusa. My natomiast funkcjonujemy w oparciu o nasze własne zbawienie, dzięki temu, co nasz Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas dokonał. I nasza wszelka posługa musi być w Jego mocy i dla Jego chwały. Musimy we wszystkim na Nim polegać i Jemu za wszystko oddawać chwałę. Jemu za wszystko dziękować, wywyższać naszego wielkiego Boga, który nam się objawił w Jezusie Chrystusie. I biada, biada nam, jeśli byśmy nie głosili Ewangelii. Oczywiście, jak dalej zobaczymy w tym rozdziale, to głoszenie Ewangelii nie ogranicza się do naszych słów. Wielu ludzi rozumie Ewangelię tylko jako mówienie. O nie, Ewangelia i bycie świadkiem Jezusa Chrystusa to coś daleko, daleko, daleko więcej niż tylko słowa. Pan Jezus nie powiedział, uczynię was mówcami, którzy będą w moim imieniu tylko przemawiali. Nie, Jezus mówi, będziecie świadkami. Będziecie. Nie tylko będziecie mówić, ale będziecie świadkami. A więc to nasze życie ma być świadectwem, a nasze słowa mają być wyjaśnieniem tego świadectwa, mają być wyjaśnieniem nadziei, którą pokładamy w Bogu, radości, która jest w naszym życiu, pokoju, który jest naszym udziałem. Ale my mamy być świadkami na co dzień, w naszej pracy, w naszym domu, w naszych relacjach z ludźmi. Mamy cały czas świadczyć i biada nam, jeśli nie świadczymy. Biada nam, jeżeli otwieramy nasze usta i mówimy coś, co zupełnie nie zgadza się z tym, jak żyjemy, jak postępujemy. Apostoł Paweł w swoim świadectwie mówi, że jest gotów stać się wszystkim dla wszystkich. I tutaj nam podaje różne przykłady tego, jak on w stanie jest się poświęcić, aby zyskać Żydów, aby zyskać pogan. W środę ostatnio żeśmy na ten temat trochę rozmawiali. Zastanawialiśmy się, co apostoł Paweł ma na myśli, mówiąc, że stał się wszystkim dla wszystkich ludzi. Na pewno nie chodziło mu o jakąś obłudną dwulicowość, o usiłowanie bycia kimś dla jednego człowieka,
a kimś zupełnie innym dla drugiego. Że apostoł Paweł starał się wszystkim przypodobać i starał wszystkim pasować i tak też zachęcał kościoły, żeby były takie przyjazne dla użytkowników, żeby się dopasowywały do potrzeb i oczekiwań ludzi tego świata. Na pewno nie o czymś takim apostoł Paweł mówił. No wyraźnie z jego listów wynika, że Kościół ma się różnić od tego świata, a nie upodabniać się do tego świata. Nie oznaczało to zniżenie się do grzechu wszystkich grzeszników. Apostoł Paweł nie mówi, jeżeli chcesz pozyskać narkomana, to stań się narkomanem. Jeżeli chcesz pozyskać złodzieja, to stań się złodziejem. Jeżeli chcesz pozyskać kłamców, to bądź kłamcą. Nie o czymś takim mówi. Absolutnie. Gdyż mówiąc o tym, że stał się dla tych, którzy są bez prawa, jakby był bez prawa, zaraz dodaje, mówiąc, ale ja nie jestem bez prawa Bożego. O nie. Mówi, jestem pod prawem Chrystusa. Zauważcie to zestawienie. Prawo Boże, prawo Chrystusa. Czy Paweł mówi o dwóch różnych rzeczach, czy mówi o jednej rzeczy? O dwóch prawach, czy o jednym prawie? Prawie Boga, które jest prawem Chrystusa. Nie chodzi tutaj o jakieś takie pójście na wszelkie kompromisy i wprowadzenie do Kościoła tego, czego ludzie tego świata oczekują, żeby tylko ich pozyskać. I dzisiaj bardzo często słyszę takie argumenty. Musimy stać się wszystkim dla wszystkich, to znaczy ubierać się jak ten świat, grać taką muzykę, jak gra ten świat, mówić takim językiem, jak mówi ten świat i zachowywać się jak ten świat. Czy rzeczywiście o to chodzi? I znowu możemy sięgnąć po dwie skrajności, żeby zobaczyć, czego się strzec. Mamy tak zwanych zwiastunów Ewangelii, którzy ubierają się w jakieś dziwne suknie, zakładają śmieszne koloratki, noszą jakieś wysokie czapki, zakładają jakieś złote pierścienie czy inne rzeczy. I to ich odróżnia. Oni się odróżniają od całej reszty świata. Nikt tak nie wygląda jak oni. Czy o coś takiego chodzi? Żebyśmy w taki sposób się odróżniali? Inaczej się ubrali? Innym językiem mówili? Innym tonem? Jakbyśmy cały czas prawie śpiewali? To o to chodzi? To jest jedna skrajność, że możemy stać się ludźmi, którzy tak bardzo różnią się od ludzi tego świata, że staniemy się totalnie nieczytelni, totalnie niezrozumiali i niedostępni. Będziemy żyli na jakiejś wyższej płaszczyźnie duchowości, na którą przeciętny człowiek w ogóle nie ma szans się wdrapać. A więc na pewno o coś takiego Pawłowi nie chodziło. I widzimy, jak Paweł żył, jak Paweł zwiastował. Kiedy Paweł przyjechał do Koryntu, to co robił? Pracował przy robieniu namiotów z ludźmi, którzy pracowali przy robieniu namiotów. I z nimi rozmawiał, i z nimi dzielił się Ewangelią, mając kontakt z normalnymi ludźmi. A więc na pewno nie chodzi tutaj o takie odróżnianie się. A druga skrajność, no to co wcześniej powiedziałem, że musimy po prostu tak jak oni pod każdym względem. Nie. Apostoł Paweł mówi o pewnym dostosowaniu się do ludzi, które nie stwarza im przeszkody, by mogli usłyszeć od nas Ewangelię. O pewnym zejściu na poziom wszystkich ludzi w tej mierze, w jakiej nie łamiemy Bożego prawa, prawa Chrystusa, Bożych przykazań i tego, na czym one się zasadzają, prawo miłości. Chodzi o podejmowanie wysiłków, by nawiązywać jak najbliższe relacje z każdym człowiekiem wokół nas, aby móc mu przekazać Ewangelię. I w tym procesie nawiązywania tej relacji musimy być gotowi na różne ustępstwa, rozmowy o tematach, które dla nas może nie są ważne, o rzeczach, które nas nie interesują, ale dla tych ludzi one są ważne. Oni nie zaczną rozmowy z nami na temat, który dla nas jest ważny, jeśli my najpierw nie podejmiemy starania, by posłuchać tego, co dla nich jest istotne. Wielu chrześcijan popełnia ten błąd, że podchodzą do obcych ludzi, których nie znają i po prostu próbują im wcisnąć Ewangelię, próbują sprzedać niejako Ewangelię, nie znając w ogóle ich, nie mając z nim żadnych relacji. Taka dzisiaj bardzo popularna forma ewangelizacji.
Po prostu wyjść do obcych ludzi i rozdawać im traktaty, broszury. Ja nie mówię, że jacyś ludzie się przez to nie nawrócą. Ale na przestrzeni naszej tutaj służby, tych lat, które jesteśmy tu w Wejherowie, robiliśmy różnego rodzaju takie akcje. I zero osób trafiło do zboru przez takie publiczne działania. Ludzie, którzy przyszli do Chrystusa, to ludzie, których udało nam się poznać, z którymi udało nam się nawiązać relacje. Ludzie, z którymi się w jakiś sposób zaprzyjaźniliśmy. To trwało, zanim oni poznali Chrystusa. Oczywiście są pewne wyjątki, ludzie, którzy gdzieś tam przez internet coś usłyszeli, tu czy tam gdzieś tam Bóg w inny sposób w ich życiu działał i przyciągnął ich do siebie. I ja nie chcę zawężać Bożego działania, ani ważyć się na podstawie tego fragmentu, dowodzić, że w każdym jednym przypadku tak musi być. Ale rozumiem, że Paweł tutaj wzywa nas na swoim przykładzie, abyśmy uczyli się dostosowywać do innych. Nie myśleli tylko o tym, co dla nas jest ważne i nie próbowali szybko spełnić swojego chrześcijańskiego obowiązku, w ogóle nie słuchając ludzi, z którymi rozmawiamy. Pomyślmy o tym, jak to wygląda w naszej ewangelizacji, jak to wygląda w naszym dzieleniu się Ewangelią. W jaki sposób rozmawiamy z ludźmi? Czy słuchamy ich? I w pośród tej naszej rozmowy, słuchania ich, szukamy drogi, jak skierować to na Ewangelię. Ale autentycznie ich słuchamy, nie tylko podstępnie, żeby tylko, no już wygadali się i wtedy my bach swoje, nie? Tylko z sercem słuchając, uniżając się do nich, starając się szczerze zainteresować tym, o czym oni mówią. Jeśli nie znamy tematu, to może czegoś się dowiemy, czegoś się nauczymy. Obawiam się, że nigdy nie będziemy skuteczni w naszej ewangelizacji, jeżeli nie nauczymy się rozmawiać językiem tych ludzi. Nie mówię tutaj o tym, żeby używać przekleństw, których oni używają, ale nie używać też jakiegoś zamkniętego chrześcijańskiego żargonu, którego oni nie rozumieją. Używać odniesień do tego, co jest dla nich zrozumiałe, do tego, w czym oni żyją, czym oni się interesują. Starać się myśleć ich kategoriami i na tym budować poselstwo Ewangelii, nie zmieniając poselstwo Ewangelii, nie dopasowując poselstwo Ewangelii, ale głosząc Ewangelię, głosząc im prawdziwego Jezusa Chrystusa w Jego sprawiedliwości, w Jego miłości, w Jego gniewie, w Jego sądzie, całą Ewangelię. Ale posługując się przykładami, posługując się odniesieniami, w kontekście tego, gdzie ci ludzie się znajdują. Paweł jest dla nas wzorem misjonarza, który przyprowadził do Chrystusa wielu ludzi. I jedną z naszych wielkich potrzeb jest po prostu uczenie się nawiązywania znaczących relacji z ludźmi, słuchanie ich, poznawanie ich, aby w końcu podzielić się z nimi Ewangelią. I ostatnie cztery wiersze tego rozdziału pokazują, że jest to prawdziwa i ciężka walka. Zauważcie, Paweł tutaj mówi cały czas w kontekście chrześcijańskiej wolności, ale to nie oznacza, że żyjemy i postępujemy według naszego widzimisię. Wręcz przeciwnie. Zauważcie, że te ostatnie wiersze 9 rozdziału mówią nam, że bez surowej samodyscypliny niczego nie dokonamy. Możemy być zdyskwalifikowani. Paweł odwołuje się tutaj do przykładu sportowców, którzy, aby wygrać zawody, musieli odpowiednio się odżywiać, nie pić pewnych rzeczy, nie jeść pewnych rzeczy, a jeść inne i to jeść tylko tyle, ile trzeba, a nie więcej. Ciągła dyscyplina nad tym, co się je, jak się spędza swój czas, jakie przyjemności mogą być, jakich nie może być. Koryntianie dobrze wiedzieli, o czym Paweł mówi, gdyż w ich mieście odbywały się drugie co do wielkości igrzyska olimpijskie. To nie były olimpijskie, to były igrzyska istmijskie, bo oni mieszkali na tym przesmyku. Sportowcy wytrwale, systematycznie trenowali i wyrzekali się wielu rzeczy tylko po to, aby zdobyć wieniec z laurowych liści, które po kilku dniach więdły i stawały się bezużyteczne. O ileż bardziej powinien być zdyscyplinowany każdy chrześcijanin,
który chce zdobyć koronę wiecznego życia, nieprzemijającą, wieczną. Paweł postrzega chrześcijańskie życie w kategoriach ciężkiej pracy, walki, wysiłku, zmagań, wyrzeczeń. Każdego dnia życie dostarcza nam wiele pokus i wiele wyzwań. I albo stawimy im czoła, albo przegramy, albo im ulegniemy. I w ten sposób zdyskwalifikujemy się z bycia skutecznymi ewangelistami, z bycia skutecznymi świadkami. Bez systematycznej duchowej dyscypliny i utrzymywania siebie samych w karności niewiele zdziałamy w tym świecie. Ja wiem, że to nie jest popularne dzisiaj poselstwo. Samodyscyplina, karność, bracie. Dzisiaj w Kościele właśnie jest modna opcja wolności, która oznacza trzymanie się z daleka od samodyscypliny. Ale bracia i siostry, jeśli przyjrzymy się uczciwie naszemu życiu, to widzimy, że zmagamy się z różnymi problemami. Każdy z nas stajemy przed poważnymi życiowymi wyzwaniami i mniejszymi problemami, i mniejszymi wyzwaniami. I problemów nigdy się nie rozwiązuje przez ich lekceważenie, przez odwracanie wzroku i udawanie, że ich nie ma, albo uciekanie od nich. Musimy cierpliwie i wytrwale stawiać im czoła, przezwyciężać pokusy w mocy Bożego Ducha, a wszelkie życiowe porażki i rozczarowania traktować jak trudne lekcje, które chronią nas przed samozadowoleniem i pychą, służą naszemu rozwojowi i pomagają się nam wyzwolić z miłości ułudy tego świata. Ale bracia i siostry, jakże ważna jest codzienna dyscyplina w naszym życiu. Pan Jezus dał nam przykład. Zobaczcie, jak On żył, jak On postępował, jak On prowadził swoje życie, jak często spędzał całe noce na modlitwie, jak często wstawał o świcie, kiedy jeszcze wszyscy inni spali, szedł na ustronne miejsce, aby się modlić. Jak Pan Jezus, zanim rozpoczął swoją publiczną służbę, przez 40 dni i 40 nocy pościł, będąc kuszonym, poddawanym różnym próbom. Pan Jezus nie spał w luksusowych hotelach, ale jak powiedział, lisy mają swoje jamy, ptaki mają swoje gniazda, a Syn Człowieczy nie ma nawet, gdzie by głowę przyłożył. Niejednokrotnie spał pod gołym niebem, ale służył. Ale szedł, nieraz, jak widzimy, całe kilometry przemierzał, żeby pójść i jednej osobie powiedzieć Ewangelię. To jest niezwykłe, jak popatrzycie na mapę, kiedy czytacie Ewangelię, spójrzcie czasami na mapę, zobaczcie, jakie są odległości między tymi miejscami, do jakich Pan Jezus się udawał. I ile osób tam spotkał, ilu osobom głosił. Nie możemy żyć bezcelowo, ale musimy znać cel naszego życia. Apostoł Paweł mówi, ja więc tak biegnę nie na oślep, uderzam pięściami nie tak, jakbym zadawał ciosy w powietrze. To nie taka walka, mówi, żeby tylko zadawać ciosy, żeby tylko gdzieś biec. Biegnijmy, bracia, biegnijmy, ale dokąd? No biegnijmy, dawaj, razem biegnijmy, nie? Róbmy coś, działajmy, ale po co? No ważne, że coś robimy, ważne, coś się dzieje, nie? Nie, nie, jest ważne, w jakim celu my to robimy, po co my to robimy. To jest ważne. Jedną z wielkich tragedii ludzi jest zupełna bezcelowość ich egzystencji. Życie z dnia na dzień, miotanie okolicznościami, zamiast podążać w jakimś konkretnym, obranym kierunku, wielu ludzi żyje na falach okoliczności, miotani na różne strony. Pan Jezus mówi nam, że nasze życie się kiedyś skończy i albo znajdziemy się w jednym miejscu, w miejscu wiecznej szczęśliwości, w miejscu wiecznej radości, w miejscu, do którego każde ludzkie serce w głębi tęskni, albo znajdziemy się w innym miejscu, w miejscu, gdzie jest płacz, gdzie jest wieczny ból, gdzie jest wieczny żal i gdzie już nie ma pokuty,
gdzie już nie ma możliwości niczego zmienić. Pan Jezus mówi, że są dwie drogi, po jakich ludzie idą na tej ziemi. Dwa kierunki. Jest jedna wąska droga. Droga wiary w Niego. Wiary w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który ofiaruje nam życie wieczne, jeśli w Niego uwierzymy, w Jego śmierć za nasze grzechy. Jest wąska droga, droga wyrzeczeń, droga cierpienia, droga doświadczeń, ale droga, która prowadzi do wiecznego życia. I jest szeroka droga, po której Jezus mówi, wielu idzie. Po tej wąskiej Jezus mówi, niewielu. Większość woli tą szeroką drogę. Drogę zaspokajania samych siebie, własnych żądz, własnych pragnień, rozkoszy, przyjemności, szukania tego, co dla mnie jest ważne. Tamta wąska droga jest szukaniem Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Tamta wąska droga jest szukaniem tego, co się podoba naszemu Panu. Na szerokiej drodze możesz być Panem własnego życia. Możesz robić, co ci się podoba, jeść, co ci się podoba, spędzać czas, jak ci się podoba, wydawać pieniądze na co tylko chcesz. Całe twoje życie należy do ciebie. Ale wiedz, że końcem tego jest wieczny żal za wszystko, co robiłeś w swoim życiu. Jest wieczne cierpienie z powodu odrzucenia tego, który cię umiłował i wydał samego siebie za ciebie. Pan Jezus mówi, zobaczcie, ile możecie zyskać, jeśli pójdziecie za mną. I ile stracicie, jeżeli pójdziecie inną drogą. Jakże ważne jest, abyśmy wiedzieli, dokąd zdążamy. Jakże ważne jest, abyśmy wiedzieli, jaki cel nam przyświeca. I abyśmy wpatrując się w wieczną zapłatę i naszego Pana, który wyznaczył nam drogę, który powiedział, że droga do chwały prowadzi przez krzyż, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Na pewno nie będziemy w stanie pomóc innym, jeżeli sami nie potrafimy prowadzić zdyscyplinowanego życia, które świadczy o tym, iż żyjemy według ducha, a nie według ciała, jak żyją ludzie tego świata. Jakimi świadkami Ewangelii jesteśmy, jeśli nasze własne życie jest obrazem braku panowania nad naszymi własnymi apetytami i żądzami? Jeszcze tylko ostatnie słowo ostrzeżenia. We wczesnych wiekach chrześcijaństwa, a także w średniowieczu, w Kościele dominowały tendencje ascetyczne, czasami skrajne umartwianie ciała. Tutaj Paweł używa takich wyrażeń, zadaje ciosy mojemu ciału. I niektórzy to dosłownie wzięli sobie do serca. Spanie na deskach, na ziemi, różnego rodzaju formy umartwiania się, chodzenie we włosienicy, w takim, wiecie, worku, który jak założysz, to cię wszystko swędzi i boli, biczowanie się. Ludzie w ten sposób dosłownie chcieli wpłynąć na zwycięstwo nad pożądliwościami ciała, ale historia dowiodła, że to nie jest skuteczne. Zresztą już apostoł przestrzega przed takimi praktykami, to nie o to chodzi. Ale to nam raczej dzisiaj nie grozi. Jeszcze są jakieś takie zakony pojedyncze gdzieś tam takich ludzi, którzy nadal to robią, ale nam to raczej nie grozi. Dla nas dużo większym zagrożeniem jest wygoda, lenistwo, próżność, szukanie samozadowolenia i samorealizacji. Apostoł Paweł stawia nam swoje życie za wzór, gdyż on sam jest naśladowcą Chrystusa. Apostoł Paweł wie, że jeśli mamy dotrzeć zwycięsko do linii mety, nie możemy żyć bezcelowo i nie możemy żyć lajtowo, ale musimy ciągle ze sobą samymi się zmagać i walczyć i nie pozwolić naszemu ciału, naszym ziemskim pragnieniom i pożądliwościom dominować naszego życia. Ale musimy je wszystkie trzymać w ryzach, trzymać w karbach, aby życie Jezusa Chrystusa w duchu mogło się w naszym życiu objawiać. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, które jest jakże cenne, jakże bogate, jakże praktyczne. Jest wiele mądrych książek na tej ziemi, ale to jest jedyna księga, w której możemy słuchać Twojego głosu,
tak wyraźny sposób, w tak pewny sposób, iż możemy oprzeć się na każdym jednym słowie, na każdej jednej myśli. Panie, modlimy się, by i dzisiaj to nasze rozważanie przyniosło błogosławiony owoc posłuszeństwa w naszym życiu. Abyśmy nie byli jak ci, o których Paweł pisze dalej w 10 rozdziale, którzy usiedli, aby jeść i pić i bawić się, oddawać się wszeteczeństwu, kusili Ciebie, szemrali, byli bałwochwalcami i poginęli. Nie osiągnęli celu, nie dotarli jako zwycięzcy do mety, ale ich ciała zaległy pustynie. Kochany Panie, zachowaj nas od lekkiego traktowania naszego wielkiego powołania. Daj nam łaskę rozumieć, jak wielkie zbawienie stało się naszym udziałem i dopomóż nam tak żyć, aby nie być dla nikogo zgorszeniem, ale być Twoimi świadkami, być ludźmi, którzy mogą spojrzeć naszym sąsiadom, znajomym, rodzinie w oczy, bez wstydu, bez obłudy, ale w szczerości, wiedząc, że jesteśmy słabymi ludźmi, ale żyjemy w Twojej łasce, żyjemy w mocy Twojego Ducha. Doświadczamy Twojej przemiany i już nie jesteśmy tym, kim byliśmy, ale prowadzimy nowe życie i tym życiem będziemy mogli odważnie się dzielić z innymi. Dopomóż nam, prosimy, dopomóż każdemu z nas, abyśmy biegli wytrwale w tym biegu, do którego nas powołałeś, abyśmy walczyli zwycięsko. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.